Cześć, tu znowu Gimper i witam was w kolejnej części poradnika do gry League of Legends. Mój głos może wydawać się trochę inny, ale to przez to, że korzystam z innego mikrofonu niż w poprzednich częściach, także mam nadzieję, że to bardzo jakoś nie przeszkadza. W tym odcinku powiemy sobie o live streamach. Czym jest live stream? Może zacznijmy od takiej rzeczy. Live stream polega na tym, że koleś na swoim komputerze coś sobie robi i on to tak zwanie streamuje, czyli wysyła w internet. My, wchodząc na odpowiednią stronę lub uruchamiając odpowiednią aplikację, możemy sobie to, co on robi w tym momencie na komputerze, oglądać. I w tym odcinku będzie o live streamach z League of Legends, oczywiście. Ponieważ właśnie oglądając live streamy graczy, którzy mają, tak wiecie, topowych graczy, bo w League of Legends jest system ELO. I takie tam przeciętne to powiedzmy 1200-1300 takie ELO. I ELO jest tylko na rankedek, prawda? Na normalach też jest, ale nie możecie go podejrzeć. Także na rankedek takie przeciętne 1200-1300, o tym mówiłem już w trakcie poradnika, jak omawiałem profil przywoływacza. A streamy na ogół robią goście tacy 1800+, także już naprawdę to są topowi gracze, którzy wiedzą, jak w to grać i grają dość długo w tą grę. I powiem, może to zamknę i wpiszę manualnie, żeby pokazać. Strona, na której takich streamów jest najwięcej, to jest Owned TV, napisane przez trójkę, widzicie, jak to napisałem, prawda? Wchodzimy sobie tutaj na taką stronę, no i coś mi tu Windows piknął, nie wiem czemu. I tutaj mamy live, prawda? I mamy CL Gaming.net, Hotshot GG, League of Legends, prawda? Klikamy sobie tutaj League of Legends. I to nam otworzy listę streamów aktualnie włączonych z gry League of Legends. To nie jest tak, że oni streamują 24 na dobę, prawda? To są normalni ludzie. Nie zawsze jak wejdziemy, to będą też w LoL'a grali, ale to mniej więcej możemy przeglądać. I z tego co pamiętam do teraz, Hotshot ogląda ślub. To jeszcze obraz, o właśnie. No właśnie, Hotshot GG sobie ślub królewskiej pary w Anglii ogląda. Super, ale to nas za bardzo nie interesuje, bo to nam nie pomoże w grze. Ale dla przykładu tu mamy, widzicie, tu jest CL Gaming.net, Solo Midnet, ogólnie takie League of Legends mamy tutaj. Ale na przykład tu mamy gracza Reginald, jak to się czyta. I on aktualnie gra, z tego co przed chwilą patrzyłem, tak, gra Vladimirem. Poczekamy chwilę, aż obraz się ustabilizuje. Troszkę tutaj, no już w miarę ustabilizowane jest. Tutaj możemy sobie oglądać, prawda, jak gra ma tutaj 755, oj, głupia reklama się włączyła. No 755 i ogólnie widzicie, możecie podglądać, co tacy topowi gracze składają na postacie, którymi grają, jak się zachowują, co, jak teamowo chodzą, prawda, co robią w różnych sytuacjach, tak dalej, jakie summoner spele biorą na czempionie, prawda? Jak składają drużyny, możecie też podejrzeć, jak wychodzą z trudnych sytuacji. Tu go w ogóle pogankowali i patrzcie, jak spierdolił, nie? A może nie? A może nie? A może nie? Oho, kałuża, jeszcze zabije, nie? No, niestety zginął. Ale widzicie, czterech go lało, a on tutaj tak kombinował, nie, że to dobrze. To jest naprawdę trochę umiejętność, to wymaga. I to naprawdę warto oglądać, podglądać sobie, jak sobie tacy goście radzą. Nie zawsze grają w LoL'a, także warto obserwować i wyczaić, kiedy grają, kiedy nie, i rozpoznać do niego. Bardzo dużo osób Hotshota GG ogląda, jest nawet niektórzy to za Boga go swojego mają, co dla mnie głupotą. Pamiętajcie też, nigdy nie wierzcie na ślepo temu, co oni tutaj robią, mówią. To mimo wszystko są ludzie, ludzie mogą się mylić i wiecie. Bierzcie z nich przykład, ale niech to, co mówią, nie będzie dla was świętością i jedyną słuszną prawdą. No właśnie, on tutaj buduje... Właśnie zbudował drugiego Warmoga. Właśnie zbudował drugiego Warmoga na Vladimirze, co jest niezbyt mądre, ale... No widzicie, także nie zawsze też grają na poważnie, to jest też sprawa, dlatego trzeba to rozróżniać. Przyda się też trochę znajomość angielskiego i ogólnie streamy. Na pewno, kogo mogę wam polecić, to jest Hotshot GG, jego można oglądać, kiedy nie ogląda ślubu pary królewskiej w Anglii. Reginald na pewno, Saint Vicious, ogólnie wszyscy z teamów CL Gaming oraz Solo Mid, ich polecam oglądać. Pozostałych graczy nie wiem, bo po prostu nie oglądam ich, a
tych solo MIDI CL Gaming dość często zdarza mi się oglądać, podglądać jak sobie tam radzą, co budują i tak dalej, i tak dalej. Także, a tutaj widzimy, Alistarem gra sobie Saint Vicious, Dragona będzie robił. Oczywiście to jest, większość jest w HD, można sobie dać na pełny ekran, ale ja jak dam, to mam tak ustawionego HyperCama, że tu będzie tylko na połowę, więc nie ma sensu troszkę. No i generalnie właśnie na tym to polega, jeżeli tylko będziecie mieć trochę czasu, albo na przykład League of Legends będzie wyłączone, bo będą wprowadzać patcha, to jeżeli chcecie obejrzeć, możecie jakiegoś streamowca, który gra tam, na przykład jak gracie na US-ie, to streamowca, który gra na EU, możecie sobie obejrzeć. Chociaż większość streamów jest z US-a, także więcej graczy z Ameryki mimo wszystko streamuje niż, ale no wiecie. A jak nie, to możecie popatrzeć, jak oglądają ślub, albo nie wiem, jak na przykład Hotshot GG ogląda Lokodoko, a Lokodoko ogląda Hotshota i tak siedzą i się w siebie wpatrują. To wy możecie się wpatrywać w nich, jak się w siebie wpatrują. Także tutaj na tym Owned TV macie różne tutoriale do postaci. Możecie to także przeglądać i z tego i testować to w grze, prawda? Pomimo wszystko tutaj osoby umieszczają swoje wideo i streamy, które znają się na tej grze. Także warto sobie tą stronę zanotować i z niej korzystać. Oczywiście, no, jakbym mógł się nie zareklamować. Również u mnie na kanale możecie zobaczyć, nie jest to live stream, a są to rozgrywki wrzucane z League of Legends. Możecie podejrzeć, jak ja sobie radzę w grze. Nie uważam, żebym grał na jakimś wysokim poziomie. Elo mi się trzyma około 1400. 1300-1400, prawda? Taki standard. Często popełniamy błędy, uczymy się na nich, oczywiście nie boimy się tego przyznawać. Chociaż dużo osób mi zarzuca, że wstawiam tylko wygrane, to może się wytłumaczę troszkę, że wstawiam co mogę, ponieważ nie zawsze mam sprzęt do nagrywania, nie zawsze są, a kiedy mam sprzęt do nagrywania, to zazwyczaj nie zawsze jest z kim grać. Dlatego jeżeli coś nagram i ta rozgrywka nie będzie jakaś taka 50-0, staram się to wstawiać i generalnie, no wiecie. Dopóki nie będę miał takiego swojego komputera, na którym będę mógł nagrywać, bo na moim laptopku nie bardzo idzie nagrywać League of Legends, rozgrywki będą, no takie sobie po prostu mam ich zbyt mało do selekcji, a z tego co widzę, ludzie lubią oglądać League of Legends na moim kanale, bo to całkiem ciekawie wychodzi. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o live streamach. I to jest ostatnia część poradnika do gry League of Legends. Ale jest to ostatnia część, powiedzmy, pierwszej części poradnika, ponieważ druga część będzie to polegało na tym, że od czasu do czasu, w nieregularnych odstępach czasu, także nie będę rzucał, że co tydzień, co dwa, no powiedzmy, że może raz w miesiącu, tak bezpiecznie sobie ustawimy, raz na miesiąc, raz na dwa, będzie się pojawiał poradnik do postaci mojego autorstwa, do Anivi, do Swaina, do Rambla, czy do jakiejkolwiek innej postaci, którą umiem, uważam, że umiem grać i będę chciał wam ją zaprezentować i wam też powiedzieć, jak ją można grać, prawda? Tak myślę, mówiłem już, do jakich postaci pojawi się poradnik, ale tak myślę, że na pierwszy ogień weźmiemy sobie Rambla. To ciekawe, a większość osób się pewnie spodziewa Anivi, a może i Anivia, bo to jest mój main. Ale nie wiem, bardzo przymierzam się do zrobienia poradnika gry Ramblem, czyli nowym czempionem, który wyszedł ostatnio. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobrze, to tyle. Zobaczymy, czy Hotshot dalej ślub ogląda. Pewnie tak, bo generalnie na tak wysokim ELO, jak oni są, to... O, patrzcie, jest w grze. Tak, jeżeli się nie mylę, poczekam, aż obraz się ustabilizuje. O, coś nie chce się... Tak, jest w grze i gra Twisted Fate'em. No widzicie, no także oni nie streamują 24 na dobę, ale generalnie dość często, jeżeli na ich streamy wejdziecie, to będziecie mogli obejrzeć, jak sobie grają. O, gankuje Malzohora. Ciekawe, czy zabiją? Nie, uciekł Malzahar. No i tak to bywa. Okej, to tyle. Także do zobaczenia już nie w kolejnym, no powiedzmy, że w kolejnych odcinkach poradnika do gry League of Legends i następnym razem już po prostu będziemy sobie omawiać konkretne postacie. Do usłyszenia.